Anfield, stadion Liverpoolu, będzie dziś areną zmagań, które rozpoczną się już za chwilę. Chyba wszyscy nie możemy się doczekać rozpoczęcia meczu. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. Emocji nie zabraknie, bo niebawem dowiemy się, która z drużyn wyjdzie z tego dwumeczu zwycięska. Liverpool zmierzy się z Benficą. Goście wygrali na swoim stadionie, ale dzisiaj zabraknie masowego wsparcia fanów. Przyjdzie im się za to zmierzyć ze zdeterminowanym rywalem oraz kibicami zagrzewającymi miejscowych ze wszystkich sił. Taki scenariusz gwarantuje nam emocje, więc już się nie mogę doczekać pierwszego gwizdka. Liverpool wyjdzie na ten mecz w takim oto składzie. Alisson Becker między słupkami. W formacji obronnej Virgil van Dijk wystąpi razem z Joelem Matipem. Sadio Mane oraz Mohamed Salah zagrają na bokach pomocy. Drużyna zagra formacją z jednym napastnikiem z przodu. Widzimy teraz, jakim ustawieniem zagra Benfica. W obronie Nicolas Otamendi wystąpi razem z Janem Vertonghenem. Everton oraz Rafa zagrają jako boczni pomocnicy. W pierwszej linii tego zespołu zobaczymy dzisiaj dwóch zawodników odpowiedzialnych za finalizowanie ataków. Stadion mieszczący się przy Anfield Road to jedna z prawdziwych świątyń futbolu. Bez względu na to, komu kibicuje się na co dzień, każdy fan piłki chciałby choć raz zasiąść tu na trybunach. Długo by wymieniać miejsca na obiekcie Liverpoolu, które sprawiają, że serce zaczyna bić szybciej. Znak This is Anfield nad wejściem z tunelu, brama Billa Shankly'ego z mottem You'll never walk alone, no i oczywiście słynna trybuna The Kop. Salah coraz bliżej pola karnego. Rywale nie potrafią go zatrzymać. I strzał na bramkę. Ale strzał zablokowany. Głęboko w pole karne zagrywa. Obrońca cały czas naciskał, ale zawodnik spróbował uderzyć. I chociaż pamiętamy o tej wywieranej presji, to jednak wyszła z tego koszmarnie niecelna główka. No cóż, gdyby trafił, wyglądałoby to kapitalnie, ale gdy wychodzi kiks, pozostaje tylko zażenowanie. Centralną postacią przedmeczowych analiz był Senegalczyk Sadio Mane. Wspominali o nim zarówno dziennikarze, jak i rywale. Ma aktualnie fantastyczny okres. Strzela jak na zawołanie. W ciągu trzech ostatnich spotkań powiększył dorobek aż o 4 gole. Jan Vertonghen, Julian Weigl, są coraz wyżej z piłką, jak to rozegrają? Oj, prosta strata. Jordan Henderson, Diogo Jota, no i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. A teraz kontratak, jak to rozegrają? Uwaga, najwyższa pora wracać, powstrzymać kontrę. Ma czas i miejsce na centrę. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Do bitki nie dało się już wyjąć. Spójrzmy raz jeszcze, jak tutaj padł gol. Naprawdę trzeba pochwalić bramkarza za tą pierwszą interwencję. Stanął na wysokości.
wysokości zadania, dobrze obronił, naprawdę nie może mieć sobie wiele do zarzucenia. Przy dobitce nie miał już niczego do powiedzenia. Jest 1-0. Matip. Diogo Jota. Sadio Mane. Andy Robertson. I Fabinho. Płynnie wymieniają piłkę, szukają okazji do zaatakowania. Nieudana teraz próba utrzymania się przy piłce. I João Mario. Za mocno dograł. Pierwszy zdąży bramkarz. Thiago. Diogo Jota. Akcja przyspiesza. Dobry lob. Coraz bliżej 16 rywali Mo Salah. Z takich akcji padają bramki. I piłka pod nogami Salaha. Danie do Sadio Mane. Mamy rzut rożny dla Liverpoolu. Kibice zrywają się z miejsc. Oni wierzą, że po tym kornerze wreszcie uda się zmniejszyć stratę. Pole karne, głęboko teraz. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Udane teraz zagranie do środka. Ależ okazja Salaha. I bramkarz! Było groźnie! Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. A mogli przegrywać już tylko jedną bramką. Trener nie ukrywa, jak bardzo jest zawiedziony. Rożnego w okolice 11. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Świetnie przeczytał wrzutkę, ale wciąż może być groźnie. Powinien wybijać. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Rafa Silva. João Mario przy piłce. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Thiago. Arbiter kończy pierwsze 45 minut meczu rozgrywanego na Anfield. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Darwin Nunez. Julian Weigl. Rafa Silva. Udane wejście w przeciwnika. Andy Robertson, Fabinho, Diogo Jota, powinien do tego dojść. No i nici z tej dobrej akcji. Darwin Nunez. Podanie do Darwina Nuneza. Spokojnie teraz pod polem karnym. Czekają na właściwy moment.
No i nic z tego. Atak przerwany po stracie, muszą więc teraz wrócić. I teraz dobra okazja do kontry. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Ma piłkę teraz Mané. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym. Ostatnie pół godziny gry przed nami. I João Mario może spokojnie dośrodkować. João Mario schodzi teraz ze skrzydła do środka. Dobra centra w szesnastkę. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. Podanie do Evertona. Obrońca wykonał swoją robotę. Przerwał teraz groźny atak. Przejął piłkę. Mané, Sadio Mané. Jak zatrzymać Senegalczyka? Rywale jeszcze chyba nie wiedzą jak. Salah przed szansą. Piłka wraca do środka. Ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. Podanie do Jordana Hendersona. Ma teraz Alexander Arnold. Ależ interwencja w polu karnym. I będziemy mieli korner dla Liverpoolu. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Głęboko w pole karne zagrywa. Bardzo blisko było, świetnie uderzył. Szkoda, byłaby piękna bramka, ale po strzale głową czasem trafi się słupek czy poprzeczka. Teraz Mané, zbliża się do pola karnego. Szansa na gola! Ależ się teraz rzucił bramkarz. Świetna obrona! A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Teraz z rogu na 11 metr. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Udane teraz zagranie do środka. Piłka teraz u Salaha. Podanie do Sadio Mané. Podanie do Roberto Firmino. Ale atak teraz na piłkę. Bramkarz wychodzi. Piłka jest jego. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. I będzie zmiana w Liverpoolu. James Milner.
Mo Salah ładnie prowadzi piłkę przy nodze. Podanie przyjmuje Trent Alexander-Arnold. Prowadzi piłkę, coś próbuje wykombinować. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Jeszcze 3 minuty, tyle arbiter doliczył. Ależ okazja Salaha. I piłka do Robertsona. I mamy, mili Państwo, koniec tego meczu. I widzimy radość kibiców gości, których drużyna pozostaje w grze.